Chorzowska prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie grupy dzieci biegnących po DTS w Chorzowie. Sytuacja z 16 listopada, która została zarejestrowana przez kamerę jednego z przejeżdżających obok samochodów, została zakwalifikowana jako sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Jak mówi prokurator, grupa dzieci wraz z opiekunkami miała biec po jezdni po tym, jak autobus, którym jechała, został uderzony przez jadącą za nim ciężarówkę. Wskutek uderzenia doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych. Opiekunowie mieli obawiać się o bezpieczeństwo dzieci. Prokurator zbiera dowody, które mają zbudować pełny obraz sytuacji. Faktycznie jest podnoszona taka wersja, że na skutek kolizji pojazdów nastąpił wyciek płynów z autobusu, co mogłoby uzasadniać konieczność opuszczenia przez dzieci tego pojazdu w obawie przed ewentualnym samozabłonem. Ta okoliczność jest badana. Będzie przedmiotem oceny. Być może będzie konieczne uzyskanie opinii biegłego z zakresu eksploatacji pojazdów. Być może inne czynności też będą konieczne w tym zakresie. Na razie prokuratura nie postawiła żadnej z osób zarzutów. Gdyby jednak miało do tego dojść, przestępstwo zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jak podkreśla policja, opinia biegłego w tej sprawie może być istotnym dowodem, ponieważ ocena przebiegu sytuacji i ocena prawidłowości podjętych przez opiekunów dzieci decyzji zależy od wielu okoliczności. Jednak bezpieczeństwo własne zawsze powinno być priorytetem. Samochód został unieruchomiony na drogowej trasie średnicowej. Jest w tym miejscu, jest to jezdnia, w której są 4 pasy ruchu. Podniesiona prędkość maksymalna do 100 km na godzinę. W tym czasie były prowadzone tam roboty drogowe. Samochód, ten autokar został poważnie uszkodzony. Faktycznie z niego wydobywały się różnego rodzaju płyny eksploatacyjne. Stał on na pasie ruchu. Trudno mi mówić o warunkach, jakie były i jakie powinno być bezpieczne zachowanie w tym przypadku. Warto podkreślić, że autokar, który przewoził dzieci, jechał prawidłowo, a kolizja nie była wynikiem błędu jego kierowcy. Teraz prokuratura będzie przesłuchiwała świadków, być może konieczne będą też oględziny uszkodzonego pojazdu.